Uśmiecham się, ale czasami mam wrażenie, że Hollywood dogorywa, bo robi takie ruchy, które się robi zwykle w końcówce swojego istnienia, kiedy już nie przychodzą nowe pomysły do głowy, kiedy już przestało działać to magiczne inspirowanie się wzajemne, tworzenie nowych elementów, nowych pomysłów, nowych filmów. I wtedy robi się powtórkę z rozrywki. I wtedy przypomina się swoje największe sukcesy i robi z nich jeszcze raz, wprowadza się je do obiegu jako taki rodzaj kotleta mielonego i próbuje się na tych swoich najlepszych rzeczach, które jeszcze mają w sobie energię, które jeszcze przyciągają uwagę, na których można zarobić. No, próbuję się je wykorzystać jeszcze raz, może po raz ostatni. Hollywood robi od jakiegoś czasu, od długiego czasu coś takiego. Moim zdaniem filmowanie komiksów Marvel to jest element tego właśnie zaprzestania poszukiwań nowych osiągnięć w dziedzinie kina komercyjnego, kina dostępnego powszechnie, kina skierowanego przede wszystkim do młodych ludzi, a może raczej należałoby powiedzieć młodych dusz. No i w związku z tym posługiwało się już wcześniej sprawdzonymi elementami komiksów. Ale to, co robi Disney w ostatnich latach, to jest jeszcze coś dwa razy bardziej szczątkowego i końcowego, mianowicie zjada własny ogon. Otóż nie bierze jakichś innych elementów, które jeszcze były niesprawdzone w kinie, tylko bierze swoje własne pomysły i po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty je używa. Pomysły dotyczące filmów, na przykład Mulan, ale także pomysły dotyczące swoich parków rozrywki, bo Disney, proszę Państwa, to nie jest, w tej chwili to jest gigant produkujący filmy, między innymi filmy, i z tego jest najbardziej znany, ale także jest przecież wśród nadawców streamingowych, ale także jest producentem zabawek, gadżetów wszelakich, ale nade wszystko jest twórcą i administratorem wielkich parków rozrywki. Disneylandów, Disney World, nie tylko w Polsce, przepraszam, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie koło Paryża, ale także w Azji, wiem o Szanghaju. Jest tych parków już sporo i to jest ogromne źródło zarobku, dochodów. Co prawda pandemia pokrzyżowała trochę biznesplany tych parków, bo one były przez dłuższy czas zamknięte, ale trzeba o nich pamiętać jako o takiej ważnej nodze stabilizującej biznes Disneya. I otóż właśnie z tych parków rozrywki został zaczerpnięty pomysł filmu Wyprawa do dżungli. W oryginale ten film się nazywa Jungle Cruise, czyli rejs przez dżunglę. I on jest dużo bliższy temu, co jest w parkach w Disneylandach po prostu, bo tam już od wielu lat istnieje taka rozrywka, taka zabawa, która się nazywa Jungle Cruise. Kiedyś nazywała się Jungle River. I ona polega na tym, że goście odwiedzający, którzy chcą wziąć udział w takim rejsie przez dżunglę, wsiadają do łodzi, potem ta łódź rusza sztuczną rzeką, natrafiając na różne trudności, kłopoty, różne niespodzianki, zasadzki. Ja byłem, proszę Państwa, w takim parku, płynąłem taką łodzią, więc wiem dokładnie, jak to wygląda, jak się z brzegu, pomiędzy drzew nagle wyskakuje jakiś potwór, jak wszyscy krzyczą, jak łódź się prawie przewraca, woda chlusta do środka łodzi. Wszyscy mamy wrażenie, że już się popsuło, po prostu za chwilę nas wywali i wszyscy krzyczą, o to chodzi, żeby krzyczeli.
Ta rozrywka, czyli Jungle Cruise, od lat w Disneylandzie jest jedną z ulubionych. I otóż ona właśnie zainspirowała twórców filmu Wyprawa do dżungli, aby po prostu na podstawie tej atrakcji parkowej napisać scenariusz i zrealizować film, który będzie, no, który będzie właśnie taką przygodą, trochę nawiązującą klimatem do filmów o Indiana Jonesie, ale też będzie nawiązywał do innych filmów, które były związane zawsze z Jungle Cruise. Otóż Walt Disney, proszę Państwa, kiedy jeszcze żył i kiedy tworzone były te parki i wielkie atrakcje, on miał swoich ulubionych artystów, swoje ulubione filmy. I jednym z jego najbardziej ulubionych filmów była Afrykańska Królowa z Katharine Hepburn i Humphreyem Bogartem. Katharine Hepburn, która wtedy no, lansowała nowy styl i pozwoliła sobie jako pierwsza aktorka w historii Hollywood wystąpić w spodniach, a nie w sukience czy w spódnicy. No, była bohaterką tamtego filmu i na podstawie inspiracji właśnie filmu Afrykańska Królowa powstał pomysł tej rozrywki, tej przygody w Disneylandzie, którą nazwano Jungle Cruise. Więc teraz znowu odwołuję się trochę do tego klimatu, do tych strojów. Realizacja filmowa Jungle Cruise, czyli Wyprawa do dżungli, ale odwołuję się także swoim pomysłem do wcześniejszych filmów, które były realizacjami również opartymi na wcześniej już istniejących przygodach Disneylandowych. No, na przykład Piraci z Karaibów w ten sposób powstali. Najpierw to była atrakcja w parku rozrywki w Disneylandzie, a potem stał się to bardzo, bardzo popularny cykl filmowy. Stała się popularnym cyklem filmowym. I niewątpliwie jako pewien pomysł na realizację rzeczywistej atrakcji rozrywkowej, parkowej w postaci przygodowego filmu, no to tutaj bardzo dużo też wzięto z Piratów z Karaibów. Taki jest początek, taka jest geneza powstania filmu Wyprawa do dżungli, skądinąd ten tytuł polski jest taki nijaki trochę, Wyprawa do dżungli. Jakoś nie pociąga mnie szczególnie. Gdyby to było tłumaczenie Jungle Cruise, czyli rejs przez dżunglę, o to już bardziej by mnie zainteresowało. Ale no dobrze, jest to wyprawa do dżungli. W rolach głównych występują Emily Blunt, którą na pewno Państwo pamiętają z kilku filmów, no ale rozgłos jej przyniosła rola w filmie Diabeł ubiera się u Prady. Jest Dwayne Johnson, czyli no, sportowiec, zawodnik, który wiele lat spędził na macie, ale myślę, że Państwu jest przede wszystkim znany jako bohater w kolejnych odsłonach cyklu Szybcy i Wściekli. No, tym razem on gra główną rolę tutaj, Franka. Emily Blunt gra Lili. No, jest jeszcze brat Lili, taki Anglik, który pozuje na eleganckiego dżentelmena z wyższych sfer, ale więcej w tym pozy niż prawdy. Gra go Jack Whitehall i to jest znany angielski komik. Więc mamy tutaj taki, powiedziałbym, bardzo zróżnicowany zestaw aktorski z dużą ilością wkładu angielskiego, brytyjskiego. Jak Państwo posłuchają, jak mówi Emily Blunt po angielsku, to ona mówi właśnie British English, takim brytyjskim angielskim, który mi czasem przypomina doskonałą wymowę, przepiękną wymowę angielską Emmy Thompson. Coś Emily Blunt ma z Emmy Thompson, przynajmniej w sposobie mówienia. No więc mamy tę wyprawę do dżungli, która składa się, jak powiedziałem, z elementów używanych już, z elementów gdzie indziej sprawdzonych i trochę znoszonych.
No, i to jej odniesienie, że to teraz będzie taka kobieta jako Indiana Jones, no to bardzo jest zgodne z aktualnym stanem rzeczy i z aktualnym trendem i z aktualnym trybem poprawności politycznej. No mamy tu zamiast Indiana Jonesa mężczyzny, mamy kobietę w roli tej poszukiwaczki ważnego skarbu, który uratuje ludzkość przed chorobami. No i mamy też czarnoskórego bohatera, jej no, szypra łodzi, którą podążają rzeką właśnie do środka dżungli, gdzie jest ukryta tajemnica i trzeba z narażeniem życia do niej dotrzeć, żeby uratować świat. No a nasza naukowczyni, tak należy chyba powiedzieć dzisiaj, czyli właśnie Lili, grana przez Emily Blunt, jest właśnie taką odważną kobietą, która chce no, pomóc światu wyrwać się z tego ciągłego zagrożenia chorobami. Dżungla nie wiadomo jaka to jest. Jeśli Państwo by mnie pytali, czy rzeka to jest Amazonka, gdzie to jest, czy to jest w południowej Afryce, to nie jest Amazonka. Nie wiadomo dokładnie jaka to jest rzeka. To jest jakaś taka rzeka i taka dżungla, która powstała z zespolenia cech dżungli afrykańskiej, azjatyckiej i południowoamerykańskiej. Chodzi o to, żeby to była dżungla uniwersalna. Więc to jest dżungla uniwersalna, ale jednak Emily Blunt i Jack Whitehall mówią piękną brytyjską angielszczyzną, a nie żadnym uniwersalnym angielskim, więc nie ma pełnej konsekwencji. No a Disney, jak wiadomo, jest producentem jak najbardziej północnoamerykańskim. Ale to wszystko ma działać po prostu w taki sposób, żeby przyciągnąć całe rodziny do kina, bo to jest właśnie tak zwany all-round family movie, czyli film dla całej rodziny. I tak został zaplanowany. Nie wiem, spotka się z takim odbiorem jak Indiana Jones. Nie, no właśnie już wiem, że nie, że to w ogóle nie jest ta skala sukcesu, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w trudnym, półpandemicznym jeszcze czasie, w czasie wakacji, urlopów, kiedy ciągle jeszcze duża część widzów nie zdecydowała się pójść do kina, a z kolei inna część widzów wyjechała na wakacje i tam, gdzie jest, niekoniecznie rozgląda się za kinem. No i generalnie mamy ogórki, czyli dosyć ten repertuar filmowy słaby i taki no, ciągnący się jeszcze z propozycji wiosennych, to co dobre, a jeszcze się nie zaczął wysyp filmów jesiennych, który zacznie się pod koniec sierpnia już właściwie. A więc mamy ten moment przestoju. Właściwie dla wyprawy do dżungli to powinno być dobrze. Powinien to film wykorzystać. Ale no nie wiem. Zobaczymy, jakie będą wyniki oglądania i sprzedaży biletów. Z mojego punktu widzenia ten film nie ma bardzo silnego magnesu. Nie ma jakiegoś powodu, dla którego byśmy bardzo chcieli zobaczyć ten film, ponieważ on po prostu jest złożony z używanych rzeczy. I wszystko, ja mam wrażenie, że ja już to widziałem. Jeśli nie w parku, gdzie brałem udział w rejsie, w Jungle Cruise, no to widziałem w innych filmach, to widziałem w metodzie tworzenia innych filmów, a tu jakieś zapożyczenie z Afrykańskiej Królowej, a tu z Piratów z Karaibów, a tu jeszcze jakieś z Mumii, co tylko się dało zapożyczyć z różnych filmów, które odniosły wielki sukces frekwencyjny, to się tutaj zrobiło. Robił to Jaume Collet Serra, który wyreżyserował film, ale on jest sprawnie wyreżyserowany. Można nawet powiedzieć, czego pan się znowu czepia, panie Tomku? Niech się pan uspokoi. No film jak film. No wszystko działa, wszystko jest dobrze zrobione. Sympatyczni bohaterowie. No czego jeszcze chcieć więcej? No chcieć więcej, żeby to było coś nowego. Żeby to było coś, co spowoduje, że ja naprawdę tak wyprostuję się w fotelu i powiem, o wow,
Ale mnie zaskoczyli. No to tu mnie niczym nie zaskoczyli. Ja to wszystko z góry wiem, co może być. Wariant A, B, C. No i zawsze jest albo A, albo B, albo C, bo to wszystko już było. No i to o to chodzi. Bohaterowie, oni w sumie są strasznie sympatyczni. Emily Blunt, kiedy udzielała wywiadu z Dwayne Johnsonem w momencie promocji filmu, bardzo się okazała osobą dowcipną i kiedy ją zapytano: proszę pani, co w tym przygodowym filmie, takim niebezpiecznym, sprawiło pani największy kłopot i kosztowało panią najwięcej? A ona bez wahania odpowiedziała: całowanie się z Dwaynem Johnsonem. On się spojrzał na nią, ale nie stracił absolutnie rezonu i od razu powiedział: mnie też, musiałem się naćpać. A, bo Emily jeszcze powiedziała, że musiała się napić, żeby się z nim pocałować. No, on się musiał naćpać. Jak dla filmu, dla całej rodziny i dla dzieci, to powiedziałbym takie ryzykowne trochę wypowiedzi dookoła premierowe. No, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Uważam, że w tym dowcipie jest jakiś pieprzyk, którego zresztą temu filmowi trochę brakuje, więc przynajmniej w oprawie promocyjnej trochę go jest. Nie wiem, jaki jest do końca stosunek Emily Blunt do tego filmu, dlatego że ona nie chciała grać tej roli. Dwukrotnie odrzucała. Nawet sam szef Disneya poprosił ją o rozmowę i przekonywał, że ona jest idealną twórczynią tej roli, że została wybrana, że wszystkim się bardzo podoba. A ona mówiła: jestem zmęczona, miałam dwa poprzednie filmy, chcę odpocząć. Nie, nie, to taki film to za dużo będzie mnie kosztował. Nie, nie chcę takiego filmu. No i wreszcie Dwayne Johnson, ten wielki, czarnoskóry facet, człowiek góra, strasznie sympatyczny, o uroczym uśmiechu. No on napisał jej, nie, nie napisał, nagrał wideo, przekonujące ją: Emily, błagam cię, zagraj ze mną tę rolę, bo ja chcę tylko z tobą zagrać. Więc to wszystko teraz od ciebie zależy. Jak odmówisz, to nie będzie tego filmu. A on był współproducentem. No to Emily powiedziała: dobrze, no tyle osób mnie prosiło, ale jeśli ty mnie prosisz, Dwayne, to się złamie. No i to, jak się okazuje, była decydujący moment tego namawiania Emily Blunt, bo powiedziała po wysłuchaniu z taśmy przemówienia Dwayna, powiedziała: tak, dobrze, zagram. I naprawdę zagrała porządnie. Ja się naprawdę nie czepiam. Ten film jest zrobiony, jest rzemieślniczy. To jest trochę jak taki but z warsztatu rzemieślniczego, który jest naprawdę dobrze uszyty i dobrze wszystko jest przyklejone i tak jest starannie zrobione i wyściełane w środku. Jest bardzo wygodny. No, ale to jednak nie jest but designerski. To jednak nie jest Laboutin czy jakiś inny wybitny kreator butów. To jest po prostu but. Wygodny taki. Powiedziałbym pewną markę, którą mam na myśli, ale nie wiem, nie powinienem, bo po pierwsze nie zapłacili za prezentację w trakcie filmu, więc dlaczego mam reklamować? Po drugie, mogliby się obrazić, że daję ich za przykład butów nie za ładnych, ale bardzo wygodnych. A po trzecie, mogli inni by powiedzieć, że dlaczego właśnie o ich butach mówię, a nie o butach innej firmy, które też są bardzo wygodne, więc nie powiem tej nazwy. Ale tak to jest z tymi butami i z tym filmem. Taki wygodny, rzemieślniczy but, który nawet jak się idzie, to tak trochę trzeszczy, bo jest naprawdę z prawdziwej skóry. Ale wygląda trochę jak z innej epoki. Trochę. No taka wyprzedaż fleków, które zostały z butów sprzed 10 lat. Myślę, że to już czas, żebym coś powiedział o punktacji. Misa tybetańska. Pasujesz miso do wyprawy do dżungli
No i nastrajamy się. Tak jak powiedziałem, dobry wyrób, uczciwy, solidny, ale bez blasku, bez pomysłu, nieoryginalny, powtarzający wszystko, co tylko da się powtórzyć. Za taki koncept 6 na 10 mogę dać, nie więcej. 6 na 10. Porządna robota, ale sztuki to tu nie ma żadnej i żadnego pomysłu i nie będzie się o tym filmie pamiętało w ogóle. Ten film przeleci i o nim zapomnimy. No ale jak ktoś chce się trochę pobawić, popływać rzeką, a nie ma akurat pod ręką Disneylandu czy Disney World, to może iść do kina na wyprawę do dżungli. No a teraz jeszcze myślę, że opowiem Państwu w ramach części premium o mojej wyprawie do dżungli. Jeśli Państwo jeszcze zostaną ze mną, to no to powiem coś takiego, że sam nie wiem, czy się tym chwalić, czy się wstydzić. No, zaraz opowiem. O tym, że byłem w Disneylandzie, w tym Disneylandzie, który jest w Kalifornii, to już Państwo wiedzą, bo już o tym mówiłem, bo jest Disney World na Florydzie, a ja byłem w tym Disneylandzie kalifornijskim. Naoglądałem się wszystkiego, co te parki, rozrywki mają do zaoferowania. To jest rzeczywiście piękna przygoda. Nawet jeden dzień to za mało. Tak najlepiej się tam wybrać na 2 dni. Dlatego przy wejściu do Disneylandu są hotele. Po to, żeby tam przyjechać, po prostu spędzić cały weekend. 2, może nawet 3 dni. I przez te 3 dni nie będą się Państwo nudzili. To rzeczywiście jest state of the art, to jest no, takie dzieło sztuki w ramach tego, co mogą zaoferować parki rozrywki. No więc byłem tam, naoglądałem się i jak widać, to wcale nie jest dobrze, bo to mi psuje przyjemność potem oglądania wyprawy do dżungli, bo mi się wydaje, że to, co przeżyłem w Disneylandzie, było jednak ciekawsze i lepsze. Przynajmniej trochę mnie pochlapała ta woda, trochę się pobałem, trochę się prawie, że wywróciłem w łódce z innymi i pamiętam. I pewnie dłużej to będę pamiętał niż film Wyprawa do dżungli. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy przeżyć przygodę, to proszę Państwa, przygoda się odbywa w naszym mózgu. Nie trzeba koniecznie jechać pół świata, lecieć na drugą półkulę. Niekoniecznie musimy się udawać Amazonką gdzieś do deszczowych lasów, gdzieś w sam środek dżungli, żeby przeżyć przygodę, strach, odkryć nie tylko coś ze świata, czego nie widzieliśmy, ale także odkryć w sobie coś, czego nie byliśmy świadomi. Otóż to wszystko możemy zrobić za pomocą tylko umysłu, jeśli potrafimy z umysłu dobrze korzystać. No, pamiętam, że jako dzieciak biegałem przez ulicę Marymącką w Warszawie, na drugą stronę Marymąckiej, przez dziurę w płocie przechodziłem na teren AWF-u, czyli Akademii Wychowania Fizycznego. Tam były różne pawilony, był basen, na który chodziłem i był też magazyn sprzętu letniego, leżaków, bo wypożyczano latem leżaki, różnych takich rzeczy. I on był zamknięty przez większość roku. I myśmy tam z kolegami z kamienicy, bo nasza kamienica była dosłownie vis-a-vis, chodzili i uważaliśmy, że w tym budynku drewnianym, którym się ruszały deski, jak się dwie deski tak odchyliło, to się robiła taka duża szpara, przez którą przechodziliśmy do środka. I uważaliśmy, że tam mieszka jakiś stary dziad, który jest bardzo niebezpieczny i jak nas złapie, to coś będzie strasznego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co on nam zrobi, ale trochę się go baliśmy, ale trochę też chcieliśmy zobaczyć, czy on naprawdę jest i tam ciągle chodziliśmy i to było dużo ciekawsze niż wyprawa do dżungli. Wszystko to było w naszych głowach. Ale potem, kiedy podrosłem, to się okazało, że właśnie największy problem jest, kiedy to, co jest w naszej głowie, no jednak trzeba jakoś skonfrontować z tym, co jest naprawdę, co jest w życiu. No i wtedy dzieją się nieoczekiwane rzeczy. I mnie się to zdarzyło, kiedy byłem
w Tel Awiwie, w Izraelu. Mieszkałem w pięknym hotelu Mandaryn, w takim 12-piętrowym, nad samym brzegiem morza, przy plaży. Przepiękny. Byłem tam wtedy z jednym z polskich teatrów, który zresztą odnosił wielkie sukcesy. No i mieszkaliśmy w tym Mandarynie. Spędziliśmy w Izraelu tydzień. Oglądaliśmy kibuce, oglądaliśmy oczywiście Hajfę, Tel Awiw, Jerozolimę i zabytki i koncerty współczesne, w których braliśmy udział. No ale wieczorami był czas zabawy i była dyskoteka w naszym hotelu. Ja bardzo lubiłem tańczyć i chodziłem na dyskotekę. Zabawa się kończyła gdzieś tak o drugiej, trzeciej nad ranem, ale bywało, że o drugiej, trzeciej wcale mi się nie chciało spać. I tam wjeżdżałem na to swoje 10. piętro, wychodziłem na balkon, a ciepłe noce były piękne i patrzyłem na Morze Śródziemne od strony południowej. I patrzyłem na plaże i na wydmy i zobaczyłem, że na wydmach są jakieś światełka, takie ogniki. O, to mnie bardzo zainteresowało, tym bardziej, że wróciłem z dyskoteki i taki byłem rozbawiony, nazwijmy to tak. Więc tu jakieś światełka, pomyślałem sobie, o fajnie, to może tam jest więcej takich jak ja, którzy jeszcze chcą się bawić, może tam jest jakieś ognisko, może będzie można pójść, się zaprzyjaźnić, może śpiewać piosenki razem. No i niewiele myśląc, wyszedłem z hotelu i ciemno było, choć oko wykol, bo to środek nocy. I szedłem tam za tymi światełkami po wydmie. I tam one migały trochę, trochę się przesuwały. W ogóle nie wiedziałem, co tam się dzieje, ale słyszałem jakieś szurania, jakieś biegania, jakieś szepty. Bardzo to było ekscytujące. Czułem się zupełnie jak na wyprawie w dżungli. Też dżungla szepcze, dżungla ma różne dźwięki, nie wiemy, co tam się dzieje po ciemku, czy to jest jakiś zwierz, który nas chce rozszarpać, czy to jest jakiś wąż, czy to jest jakiś ptak, czy to liść opada, nie wiemy. Tak samo ja tam po ciemku nie wiedziałem na tej wydmie, co się dzieje. I w pewnym momencie otworzyły się krzaki i wybiegło 3 facetów z latarkami i z nożami. I oni z tymi nożami do mnie. I oni ciągnęli, widziałem jeszcze jakieś paczki. I mówią, what are you doing here? Co tu robisz? Ja mówię, no just walking. Co można odpowiedzieć o 3 w nocy na plaży? Just walking. Chodzę, spaceruję sobie. No, co robię? Spaceruję. I oni wtedy powiedzieli, że żebym to spieprzał po prostu natychmiast, bo pożałuję tego i tym nożem w moją stronę. No i ja biegłem. Szkoda, że nie miałem stopera, bo na pewno miałem wtedy najlepszy wynik w biegu w swoim życiu. Biegłem najszybciej, nigdy już mi się nie udało tak szybko biec jak wtedy. I dobiegłem do hotelu. Opowiedziałem o tej całej historii w recepcji. A recepcjonista mówi, no to masz szczęście, że cię puścili. Ja mówię, no ale w ogóle, ale jak to, ale co to, ale w ogóle kto to jest? Ty masz pojęcie, kto to jest? A on mówi, tak, to są arabscy przemytnicy i prawdopodobnie przemycali broń, bo oni to robią, przypływają łodzie w nocy i oni przeciągali przez wydmy. Dobrze, że cię puścili, bo mogli cię równie dobrze pchnąć tym nożem i znaleźlibyśmy ciebie rano na wydmie i nikt by nie wiedział, co się stało. No to była moja wyprawa do dżungli. O tym, kiedy opowiadałem mamie po powrocie, to powiedziała, że głupszego syna to chyba nie mogła sobie wymyślić. I powiedziała, że w życiu jej więcej takich rzeczy nie opowiadał i naprawdę sądziła, że ja jak dorosnę, to będę mądry, a tymczasem im bardziej dorastam, to tym gorzej jest. No i dlatego to jest film All Round Family dla całej rodziny.